Cześć moi kochani, dzisiaj chciałabym zaprezentować, jak kosmetyki, których używam na co dzień, trzymają się na mojej cerze przez kilka godzin, żeby po prostu zobaczyć, jak są trwałe, jak na koniec dnia wygląda moja buzia. Jako bazę użyję dzisiaj kremu nawilżającego z Flossleku do skóry wrażliwej z serii hypoalergicznej. Od niedawna używam go jako bazę pod podkład. Podkład, który użyję, to będzie z Kaszmir, długotrwały podkład kryjący. Kolor to słoneczny Sunny 02. Zaś jako wykończenie użyję pudru sypkiego z Max Factora, który wymatuje moją cerę. Kosmetyki już nałożone, ja jestem gotowa do wyjścia. Moja cera jest nieskazitelnie gładka i jedwabista. A więc do zobaczenia pod koniec dnia. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie na mnie trzymać. Jest już wieczór. Jestem po 8 godzinach noszenia make-upu. No i czas na podsumowanie. To tak. Ogólnie jest całkiem nieźle. Muszę przyznać, że całkiem nieźle się trzyma ten makijaż. Aczkolwiek no, już delikatnie wyszło zaczerwienienie mi tutaj przy nosie. Niektórych niedoskonałości też już nie są zakryte. Trochę się cera błyszczy, no ale to niestety tak już bywa. Trochę mi się to już rozmazało, moje usta lekko zaczerwieniły. Ale ogólnie muszę przyznać, że nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. To jest moja opinia i ja się z nią zgadzam. A więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego filmiku. Do zobaczenia przy kolejnym.